Oj, mamy lekkie sprzężenie, ale jakoś sobie damy radę. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, chodźcie, podejdźcie do nas! Witam was wszystkich! W imieniu organizatorów dzisiejszego spotkania, a są to Lewica i nasza wspaniała młodzieżówka, Młoda Lewica, dziękuję, że jesteście z nami, najlepsza młodzieżówka na świecie, dzięki! Dziękuję także... Dziękuję również Hachowi, który pożyczył nam dzisiaj sprzęt Komitetu Obrony Demokracji oraz Tolerado. Dzisiaj solidarnie stoimy razem, jesteśmy razem! Chciałem wam powiedzieć jedną rzecz. Prezes Kaczyński powiedział, że chce iść na wojnę! Na wojnę z własnym narodem! Na wojnę z kobietami! My nie chcemy iść na wojnę! My chcemy dialogu, ale oni odeszli od stołu! Dlatego mówimy dzisiaj, jako Lewica, drogi panie Kaczyński, jeżeli chcecie wojny, będziecie ją mieć, bo my się nie poddamy! I tak długo, jak mamy siły, dopóki nas wszystkich nie pozamykacie, dopóki nie zwyciężymy, będziemy stać jako Lewica ramię w ramię z kobietami, aż do zwycięstwa! Chciałem powiedzieć jeszcze parę słów do polityków i przedstawicieli tak zwanego liberalnego centrum, do środowisk liberalno-konserwatywnych. To jest koniec pewnej ery. Skończyło się. Nie możemy dłużej udawać, że prawda jest po środku. Dlatego my dzisiaj mówimy ani kroku wstecz i mówimy, ten kompromis aborcyjny, który wspieraliście latami, to nie jest żaden kompromis, to jest piekło kobiet. Dlatego my żądamy pełnego dostępu do aborcji, ani kroku wstecz. Uważam, że każdy ma prawo wyznawać taką religię, jaką chce. Sam w rodzinie mam i muzułmanów, i Żydów, i chrześcijan, i ateistów. Ale nie może być tak, że jedna organizacja, że jeden kościół decyduje o tym, jak mamy żyć. Że jedna religia decyduje o tym, co się dzieje ze zdrowiem polskich kobiet. Nie ma dzisiaj na to naszej zgody. W związku z tym, jako Lewica, nie poddamy się i będziemy tak długo wychodzić na ulicę, póki nie zapewnimy, że w końcu rozwiążemy konkordat, wyprowadzimy religię ze szkół i religia trafi tam, gdzie jest miejsce, czyli do kościołu! Mamy w planie niedługo ruszyć. Są z nami przedstawiciele i przedstawicielki rewelacyjnych organizacji, którym zaraz udzielę głosu. Ja się nazywam Michał Piękoś. Dziękuję wam bardzo, że tutaj jesteście, że jesteście z nami. I chciałem zakończyć moje przemówienie pewnym dobrym newsem dla was wszystkich. Jest jedna grupa osób, której pan Kaczyński się boi w tym kraju, przed którą musi się chować za Strażą Marszałkowską. I tą grupą są posłanki Lewicy, które dzień i noc, do 3 nad ranem, pod Nowogrodzką stoją i walczą o podstawowe prawa. Prawa, które są europejskie i które są niezbywalne! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Naszą bronią! Solidarność naszą bronią! Będziemy niedługo się przesuwać, pójdziemy całą grupą w kierunku Świętojańskiej, później wrócimy do Władysława i wrócimy tutaj na skwer Kościuszki, gdzie urządzimy sobie małą imprezę techno. Zapraszam was wszystkich, będzie rewelacyjnie i dziękuję, że dzisiaj w imieniu Lewicy, jak i wszystkich organizacji, które pomagają to organizować dzisiaj, jesteśmy w stanie was gościć. Dziękuję, że wyszliście do domu. Dziękuję, że się nie boicie. Jesteśmy z wami. Walczymy. Dziękuję bardzo. Witam was wszystkich. Ja się nazywam Ewa Topórnik.
Marecka, jestem z Komitetu Obrony Demokracji Region Pomorza, jestem przewodniczącą. Bardzo się cieszę, że jesteście na ulicy. My od 5 lat jesteśmy na ulicy i chcieliśmy powstrzymać tą kulę śniegową. Słyszeliśmy dużo krytyki, po co my się tym Trybunałem zajmujemy, po co my się zajmujemy tą praworządnością, po co zajmujemy się tymi sądami. Ano właśnie po to, ale nie ma co. Cieszę się, że jesteśmy razem, bo tylko wspólnie możemy coś działać. Jesteśmy tu po to, żeby umożliwić wam wyrażanie sprzeciwu, bo tylko wtedy będą się nas bać, tylko wtedy będą się z nami liczyć. Jak to ciągle krzyczymy, Jarek, niestety, twój rząd obalał kobiety. Chciałam informacyjnie jeszcze powiedzieć, że 2 lata temu kobiety w Irlandii odzyskały wolność i wszystkie środki, które europejskie kobiety gromadziły dla kobiet w Irlandii na umożliwienie im aborcji, kobiety w Irlandii 2 lata temu przekazały Polkom. Niestety, ale pamiętajmy o tym, nie jesteśmy same, jesteśmy w Europie, jesteśmy w Unii i nie pozwolimy odebrać sobie praw, które nam już wiele lat temu odebrano, ale będziemy o nie walczyć do samego końca. I nie bójcie się, dzisiaj nas straszą, że nas pozamykają. Wszystkich nas nie pozamykają. Dziękuję wam. Cześć wam, mam na imię Piotr i jestem ze Stowarzyszenia Tolerado, czyli stowarzyszenia, które na Pomorzu zajmuje się pomocą osobom LGBT. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego tak dużo jest tutaj tęczowych flag dzisiaj. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dzisiaj mamy tęczowy piątek. Tęczowy piątek jest to święto, jest to dzień, który ustanowiliśmy po to, żeby pomagać przede wszystkim młodzieży LGBT w szkołach. A nie wiem, czy wiecie, ale ponad 70% młodych osób LGBT ma myśli samobójcze. I dlatego dzisiaj przyszliśmy tutaj właśnie z tęczowymi flagami po to, żeby przypomnieć, że też jesteśmy częścią tego społeczeństwa. A drugi powód, dla którego tutaj są tęczowe flagi, były, są i będą razem z kobietami tęczowe flagi, jest taki, że od lat istnieje sojusz środowisk feministycznych i społeczności LGBT. Dlatego, że nasze prawa to jest wspólna sprawa. Równe prawa to była, jest i będzie równa, to będzie jedna, wspólna sprawa, sorry. I cóż, ja jestem facetem, więc za dużo nie mogę tutaj mieć do powiedzenia, bo to przede wszystkim jest protest kobiet. Chciałem tylko powiedzieć, żebyśmy zawsze pamiętali o tym, że problem aborcji dotyczy w większości cis-heteronormatywnych kobiet, ale również dotyczy on biseksualnych kobiet, homoseksualnych kobiet, osób niebinarnych i transpłciowych mężczyzn. I o tym zawsze pamiętajmy. Równe prawa, wspólna sprawa, równe prawa, wspólna sprawa. Dzięki. Ja nienawidzę tego sprzężenia. Cześć wszystkim. Halo, czy nie jest? Do przodu. Cześć wszystkim. Jestem Wojtek, jestem z Chachu. Razem z ekipą z Chachu dzisiaj dbamy o to, żeby muza nam cały czas grała. Jak był wcześniej człowiek z Tolerado, chciałem powiedzieć takie same wzniosłe słowo jak ty. Chciałem też powiedzieć, że pedały z dziewuchami, ale nie powiem tego. Bo wszyscy jesteśmy z wami kobietami. Wszyscy, niezależnie od żadnych różnic, dzisiaj łączy nas jedna sprawa. I tak samo jak w naszym klubie, wszystkich łączy wspaniała muzyka, tak za chwilę chciałbym, żeby nas wszystkich połączyła nasza wspaniała muzyka. Także bawcie się, świętujmy chociaż chwilę w tych ciężkich czasach i walczmy. I niech wiecie, co PiS zrobi? Słuchajcie, co ma PiS zrobić? Nie czyhać z przodu! Do
Dokładnie, bawmy się! Lecimy, odpalamy techno i ruszamy w trasę! Solidarność naszą bronią!